Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Cześć, Witamy w kolejnym odcinku podcastu Coffee Spot z Polska. Z nami Monika Borycka, badaczka trendów, założycielka trendradar.pl no i specjalistka od przyszłości. Cześć, cześć. Miło mi, was, miło mi z wami tu dzisiaj być i może trochę o tej przyszłości poopowiadać. No i dziękuję za zaproszenie. No słuchaj, mamy mnóstwo pytań o przyszłości. Ja Domyślą mam też dużo się. osobistych. E, bardzo mam różne plany na przyszły Domyślą rok. Chciałem się dowiedzieć, ale to niestety nie jest spotkanie z wróżką. Dokładnie tak. <laughs> może wszystkiego ten... się nie dowiem. W stu procentach przyszłości nigdy nie da się przewidzieć. To jakby, wiecie, w ogóle nie leży w gestii naszej, naszej branży, żeby mm -hmm. stuprocentowo ją przewidywać. A, a propos, byłaś, yy, korzystasz z usług wróżek, na przykład, albo tarota, numerologia? Nigdy mi się nie zdarzyło, ale okay. wiem, że to jest teraz hot-temat i bardzo w trendach. Więc... <laughs> bardzo w, trendach. Hot, no, w trendach, ale też myślę, że dla ciebie to mogłoby być ciekawe, żeby <laughs> sumie, nie, nie wiem, skonfrontować te wyniki ty badań. Myślisz, nie, muszę, tym, co muszę o tym pomyśleć. O tym ale mówią. ostatnio korzystałam z tak zwanej AI wróżki, mm, e, czyli okay. po prostu nie szłam już fizycznie, ale miałam do, też dobry, do, dobry ubaw tak? z, z, z tego typu. Okej, okay. okay. to poszukamy będzie w notatkach do odcinka, będzie można znaleźć link, nam podrzucisz jeszcze. No dobrze. no dobrze, to o kawie. Tak. No to czy pamiętasz swoją pierwszą kawę? Yy, słuchajcie. Pamiętam jedne z pierwszych moich pierwszych kaw, i no nie, słuchajcie, no to było straszne, bo to była kata kawa trzy w jednym. To były lata. Ale co w tym strasznego? Wszyscy tam byliśmy, prawda? lat 90. i początek tysięcznych i wtedy te produkty mocno wchodziły na rynek, mhm. więc może nie wiem, już miałam wtedy jakiś gen poszukiwania nowości. No i takie późne czasy licealne, to właśnie picie takich, i potem studenckie. No jednak to też oszczędzało czas. i No i słuchajcie, kultura kaw. Kawy wtedy nie istniała. Taka jest prawda. To prawda. I zawdzięczamy ją tak naprawdę sieciówką w Polsce. Trochę tak. Chociaż ja, no właśnie, nie wypiłam pierwszej kawy z sieciówki, ani kawiarnie to w ogóle weszły trochę później, nie? jeśli chodzi o takie picie kawy. No i też fajnie obserwować to, jak to się zmieniało przez lata. No i jak będzie się zmieniać jeszcze? To, to właśnie w kontekście tego, jak to się będzie zmieniać. Zastanawialiśmy się, z czego zacząć, czy tak mocno no poważnie, no to chyba tak trzeba, to jak to będzie wyglądało w przyszłości? Jak będzie wyglądała kawiarnia w przyszłości? Bo wiemy, jak wygląda dzisiaj, wiemy, ilu baristów jest do tego potrzebnych, jak wyglądają sprzęty, co się zamawia, a jak to się będzie zmieniało? Bo to bardzo ciekawe, ale zarówno z punktu widzenia tych, którzy prowadzą kawiarnię, ale też tych, którzy je odwiedzają. No, myślę, że takim podstawowym pytaniem, które kłębi się, myślę, z perspektywy dzisiejszej w naszych głowach, no to takie, które zresztą na ofie zadałeś, czyli czy zastąpią nas roboty w tych kawiarniach i, i czy sztuczna inteligencja wejdzie też na to terytorium. Mm -hmm. No i moim zdaniem w kontekście samej kawiarni jako usługi funkcjonującej na rynku to się nie wydarzy w takim stuprocentowym aspekcie, tak? Albo stuprocentowo. Na pewno i same kawiarnie i bariści i producenci będą korzystać z tych narzędzi, natomiast ja widzę raczej właśnie w tym kontekście trend taki kontrtrend związany no z bardziej z nawiązywaniem relacji i ta relacyjność myślę będzie hiperistotnym tematem, że to stanie się, zresztą już teraz jest często takim miejscem, gdzie te bliskie relacje między tym, kto nas obsługuje, a tym, kto tą kawę wypija. Będą, będą bardzo istotne. Więc na pewno będziemy mieć do czynienia z technologizacją i wiecie, no sami też pewnie obserwujecie, że w miejscach różnych typu y, restauracji i tak dalej, nie na ja mamy... No, powiedzieć teraz o żabce nano i tej naczynie <laughs> do robienia hot dogów, które <laughs> bułki i No właśnie, <laughs> albo tym, co jest no, tutaj na dworcu w Warszawie, tym automacie do to, tym robotycznym ramieniu, <laughs> który, no który kawkę robi. Ale jakby się zastanowić... Nie, ale, przepraszam, przepraszam bardzo, tylko powiedzmy tym osobom, które tam nie były. To jest robot faktycznie, czy takie <reptELLANO> like, robotyczne ramię, które naciska na automacie do kawy, guzik zrób kawę i potem łapie po prostu ten kubek i podaje, podaje klientowi. Tak, to tak. jest hit. To jest hit, ale mm, zobaczcie, hmm, no też mamy takie mm, całe rozmyślenie, o, roboty nas zastąpią hmm. również w takim obszarze, ale prawda jest taka, że maszyny, które robią kawę, no to jest nasza rzeczywistość już od jakiegoś dłuższego czasu, no, tak, więc to, to, to jest jakiś obszar rynku, który na pewno zostanie skonsumowany mm, i będzie wyglądał coraz nowocześniej, coraz sprytniej i coraz fajniej. Pytanie tylko, czy o to chodzi w kulturze picia kawy. I jak to przełożyć potem na to, w środku czego jesteśmy, a wydaje mi się, że nie wiem, jak z waszej perspektywy to wygląda, bo ja super specjalistą od samej kawy nie jestem, ale na pewno interesuje mnie w ogóle przyszłość jedzenia i przyszłość żywności, działam zresztą w różnych instytucjach, które się też tym zajmują obecnie. I, i wydaje mi się, że tutaj jakby najbardziej istotne znaczenie ma sama kultura, tak? kultura, czyli wszystko, co wokół tego. Się tworzy. No i też fajne, żebyście wy też może ze swojej perspektywy powiedzieli, czy obserwujecie to, że dzisiaj, tak naprawdę, kultura jedzenia i picia to jest najbardziej taki popkulturowy no, fenomen, który narasta. Nie wiem, jak to widzicie. Ja, ja tak widzę, już oddaję głos ze tylko dopowiem, bo mnie ten temat automatyzacji też bardzo interesuje, mm -hmm. też z punktu widzenia właściciela kawiarni. I takie moje przemyślenie w tym temacie jest, że to jest trochę ja z augmented reality i virtual reality, tak? Że e, wszyscy ma marzą o tym, żeby założyć gogle i się gdzieś tam zagubić w tej cyfrowej przestrzeni i to wydaje mi się, że w świecie kawy z automatyzacją się nie wydarzy, to znaczy nie będzie tak, że wchodzisz i będzie nie wiem, tablet, na którym zamawiasz kawę, a później robot, który ci będzie e, nie wiem, spieniał mleko i później e, robił latte to się nie wydarzy, ale takie augmented reality, że ten balista będzie bardzo mocno wspomagany przez technologię, to się będzie działo, bo jest bardzo dużo... Mm, takich powtarzalnych czynności, które pewnie da się zautomatyzować i oczywiście I już, się już się automatyzują, tak? I to się przydaje, na przykład, nie wiem, zamiast ręcznego tampowania, ubijania kawy w portafiltrze, czyli w kolbie, możesz mieć urządzenie, które to robi, tak? Dokładnie e, tak. Młynki do kawy, e, które też ważą kawę, no są już standardem, tak? Albo przynajmniej odmierzają kawę, niekoniecznie ją ważą, ale odmierzają. No to też się stało standardem, tego jeszcze kilka lat temu nie było. To, że ekspres ciśnieniowy dzisiaj też może mieć wbudowane wagi i wiesz, jaki jest uzysk z jednego szota espresso, jak go parzysz, to też już się dzieje, tylko to będzie postępowało w kolejnych yy, zakresach i to, że maszyna na przykład spięć mleko, a ty później tylko jako barista zrobisz latte art, ja jestem pewien, że to się będzie działo i to się będzie działo coraz częściej, ale to, co, na co zwróciłaś uwagę, że ten kontakt z baristy z gościem jest super ważny, no tego się zastąpić nie da i myślę, że dla większości osób to jest na nie. Oprócz tych garstki osób, nie wiem, na przykład introwertyków, osób, które, nie wiem, nie, nie, nie lubią kontaktu albo go nie potrzebują, no to pewnie, pe, pewnie, pewnie będzie tak, okienko z kawą. Bo trzeba trochę wyjść od tego, że jaką w ogóle funkcję mają kawiarnie dla nas, no bo to nie są miejsca po prostu po to, żeby kupić kawę najczęściej, tylko właśnie po to, żeby zbudować jakąś relację, porozmawiać z kimś, spotkać się. No i, i nie możemy zakładać, że jakby jedyną, jedynym jej zadaniem jest zaparzenie tej kawy, czy podanie jej nam. My jednak, nie wiem, pandemia to bardzo mocno pokazała, że jednak my chodzimy do gastronomii po to, żeby budować relacje, żeby się spotykać. Wiecie co, to, to w tym aspekcie to jest rzecz, którą dostrzegł już nie tylko rynek kawiarniania, żebym tak powiedziała, czyli że to służy również na przykład nawiązywaniu relacji z Marką. No bo mamy dzisiaj, i będzie to też narastający trend, miejsca, które w, które w dosyć nieoczekiwany sposób wykorzystują koncepty kawiarniane. Jak mówię o, o takich tak zwanych miejscach trzecich, czyli third places, które nie są ani przestrzenią publiczną, ani, do, ani taką przestrzenią typowo komercyjną, to są nowe koncepty, nie wiem, powiedziałabym w retailu, czyli w jakiejś sprzedaży, gdzie macie pewnie już, gdzie są sklepy, do których wchodzi się i, i często są to sklepy sieciowe, które mają takie, wiecie, swoje specjalne, testują swoje, taką formułę koncept storów i tam macie oprócz asortymentu wyłożonego na ladach i jakichś miejsc, w których można to przymierzyć, albo przynieść na przykład rzeczy, które są już do recyklingu, no to macie w środku, słuchajcie, dużego sklepu, jakiejś marki odzieżowej, Kawiarnie. No, Arkad chociażby w Kopenhadze, który nawet na lotnisku. Albo, ma, albo ma swoją HM kawiarnię. w Berlinie, tak? Mm -hmm. I, I słuchajcie, i w ogóle HM w Berlinie to jest taki ciekawy przykład, bo ja byłam sama świadkiem tego, bo tam są też takie stoliki przed, przed tym sklepem, takie jak w, w, we, francuskim, we francuskim jakimś bistro. bistro. I właśnie dwie dziewczyny, jakby nastolatki, wchodziły do tego sklepu, i ja podsłuchałam, co, co one mówią między sobą. No i jedna mówi, chodź jeszcze sprawdzimy tam, wiesz, jakieś ciuchy, ten, a druga mówi, ale przecież to nie jest sklep, nie, to jest kawiarnia. I jakby rzeczywiście to jest to, o czym mówicie, czyli te, to, to, że kawa jest wykorzystywana również jako element, no właśnie, czy tam w ogóle picie kawy, jest wykorzystywana jako element pod, podtrzymywania relacji. I myślę, że to jest taka rzecz, która też w kontekście dużego chyba innego trendu ma znaczenie, czyli kwestia, że to są relacje bliskie. Czyli to i kwestia tej lokalności. Bo myślę, że to jest coś, co my też obserwujemy na polskim rynku albo w polskich miastach czy miasteczkach, że dobrej kawy można napić się, wiecie, nawet w malutkim miasteczku na południu Polski, gdzieś, z którego ja pochodzę, bo po prostu to stają się te kawiarnie stają się miejscami, takimi bardzo lokalnymi, i wiecie, takimi miejscami po drodze, takimi mhm. miejscami, które są w naszym sąsiedztwie i niekoniecznie musimy wybierać się na przykład w Krakowie na rynek główny, żeby. By spróbować dobrej kawy, a po prostu ma mamy to dzielnicowo bardzo mocno. Mm. Y ten trend z nami jest i z nami myślę, że pozostanie. I ja bym cię jeszcze trochę pomęczył o te kawiarnie przyszłości, bo wspomnieliśmy o sprzęcie i tu się pewnie możemy zgodzić, a zastanawiam się, co jeszcze, bo wspomniałeś na przykład o AI. Mm -hmm. Ja sobie wyobrażam, że dla, dla mnie jeszcze taką technologią, która kiedyś była głośna, a gdzieś tam się wyciszyła, był blockchain. Mm -hmm. I tak jak dla blockchainu wielu zapowiadało, że to będzie rewolucja we wszystkich branżach, także w gastronomii. W gastronomii to miało zapobiegać różnym fraudom, wyłudzeniom. W branży kawowej pewnie bardziej myślano o tym w kierunku ok, może wreszcie będzie możliwe coś, o czym cała branża speciality marzy, czyli żeby dać tipa bezpośrednio plantatorowi, tak? Mm -hmm. Że ty pijesz kawę, nie wiem, świetną Ruandę, świetną Etiopię, i myślisz sobie, no fajnie, mogę też kupić paczkę z spółki, wiadomo, ten farmer na tym zarobi i zarabia premię w stosunku do tego, gdyby sprzedawał te kawy po prostu jakimś wielkim korporacjom, ale mogę też mu od siebie dać, nie wiem, dolar czy euro, czy, czy 4 zł 5 złotych tipa, dla niego to będzie ogromna kwota, ale dzięki nowym technologiom te pieniądze będą mogły łatwo trafić. No jakby bójda na resorach, to się w ogóle nie dzieje. I zastanawiam się, czy ze sztuczną inteligencją być może coś się wydarzy takiego, że to będzie super pomocne w jakimś innym obszarze, tak? na przykład, nie wiem, uwielbiam pić kawy w obróbce naturalnej albo już jakimś tam nowsze anaerobiki i lubię takie profile smakowe i wejdę do kawiarni i sobie, nie wiem, zeskanuję telefonem opakowania i AI im powie, o, ta kawa będzie dla ciebie idealna i jeszcze najlepiej zamów ją w Aeropressie i w ogóle będzie, będzie pyszka. Czy może, czy może taki kierunek? Wchodzisz tak, na albo... obszar tak zwanych asystentów AI, mm -hmm. którzy będą wspierać nas w wielu obszarach naszego życia. Również w obszarach, powiedziałabym, zakupu Spożywczych bądź też w obszarach ym, 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 wiecie, konsumowania tak, różnych produktów. I tutaj rzeczywiście taki obraz się rysuje, że być może będziemy mieli do czynienia z, z, wiecie, z takim asystentem, który będzie nam ciągle towarzyszył, czy to w telefonie komórkowym, czy w jakimś postsmartfonowym narzędziu, które będzie nam wiecie skanowało mhm. i pokazywało całą nie wiem, historię tego produktu. To no teraz Zresztą... piny AI są stały się tak, popularne tak. to w ostatnim no, tygodniu. Nie może nawet popularne, że... tylko dopiero je pokazano, więc to jeszcze jest kwestia. Kwestia Przecież tego. Na hype teraz, jakby rośnie, tak, rośnie. Tak, natomiast to, że poszukuje się te, te, tej technologii postsmartfonowej, to jest na pewno rzecz bardzo mocno grzejąca, ale myślę, że w tym kontekście, o którym mówisz, to też istotna będzie taka technologia, która też się za tym kryje, no bo jedno to narzędzie, którym to zrobimy, a drugie to ta technologia dotycząca na przykład Digital ID, czyli po prostu digitalowy paszport produktu, którym, tak jak mówisz, przy zeskanowaniu i obróbce dużej ilości danych, no właśnie dzięki wszystkim temom dzięki algorytmom, no będziemy mogli nie tylko prześledzić y, skąd ten produkt do nas przyjechał, tak, ale z drugiej strony będziemy mogli też, no nie wiem, mieć wyliczone jaki bardzo duży aspekt, albo ślad y, środowiskowy mm -hmm. Ta, dana, ten dany producent y, jakby y, y, wiecie, y, reprezentuje, tak, albo y, ile za transport, ile za to, ile za to i to będziemy, to, to, to będą dane, które będą no, z jednej strony pozyskiwane, a z drugiej strony pewnie w jakichś systemach predykcyjnych innych też, też pokazywane. Czyli wreszcie taki prawdziwy fair trade, wchodząc Ci w słowo. Yy, nie tak. taki fair trade, że etykietka, która w zasadzie tak. dla większości osób nic nie znaczy i de facto, pewnie pracownicy tych firm nawet do końca nie wiedzą, co to oznacza, ale taki fair trade, że możesz sobie spojrzeć, okej, okay, ta kawa, na tej kawie zarobił i farmer, yy, 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 i później palarnia, i wiadomo ile to jest, i wiadomo, yy, jak to szło. Być może będą też takie, yy, to już tutaj wodze fantazji trochę popuszczam, że już nie tylko sam, sam wiecie, samo opakowanie, ale też po zeskanowaniu produktu w liżance albo samego ziarna, mm -hmm. też będziemy mieli dostęp do tego typu informacji. Czyli to ten augment reality, o którym ty mówisz, czyli że to, że skanujemy i widzimy potem na ekranie informacje, nie wiem, to jest ziarno pochodzące stąd, tak wypalone i tak dalej. Może, być może to jest też w, jakiś, w jakimś kontekście możliwe. I je, je, jeszcze w kontekście tej technologii rozszerzonej rzeczywistości, no też myślę w, w, w kontekście szkoleniowym. To, to, co mówiłeś o baristach, którzy muszą przygotowywać w konkretnej kolejności, często to też nie jest łatwe, no bo jednak kawa speciality rządzi się swoimi prawami, musi mieć konkretne parametry i tak dalej, więc osoby, które szkolą się, żeby w konkretne Sposób tą, y, 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 wykonywać po kolei te czynności, no mogą dostawać po prostu podpowiedzi na żywo, tak? Y, y, czy to będzie właśnie technologia jakiegoś asystenta AI, jakiegoś PINA, czy jakieś okulary, które będą no, nakładały ten obraz, no to jest pytanie dotyczące jakby przyszłości. A druga rzecz, no to pytanie, co jeszcze da się zdigitalizować i zautomatyzować, mhm. bo jeśli mówimy o takim, o takim podejściu do automatyzacji, to ja jestem, podpisuję się pod stwierdzeniem, które, w które niekiedy się pojawia, czyli wszystko, co może zostać zautomatyzowane, zostanie zautomatyzowane. I teraz pytanie jest, czego nie możemy zautomatyzować. Czy jesteśmy w stanie zautomatyzować zapach, doznania sensoryczne, czy jesteśmy w stanie zautomatyzować relację przyjacielską, która, nie wiem, w tym lokalnym miejscu się wytwarza. I to jest też to pytanie, czy będziemy chcieli, w cudzysłowie, pić kawę do ekranu telefonu, bo będzie tam jakiś virtual, virtual barista, nie? W sensie, wiecie, mm -hmm. jakiś wirtualny byt, z którym sobie będziemy mogli porozmawiać, pijąc może tą kawę w domu. Może nie będziemy potrzebowali takich miejsc jak kawiarnie. Wiecie, będziemy realizowali tą, tą, tą relacyjność z jakimś bytem pozaludzkim, którym będzie po prostu bot AI, i sobie sami to w domu zaparzymy, korzystając właśnie na przykład z takiej rzeczywistości rozszerzonej i będziemy wiedzieć, jakie po kolei te kroki wykonać, żeby to w domu sobie zrealizować. Ty widzisz po mojej twarzy, ja, że cały czas chcesz <grym> to powiedzieć. <grym grym grym> nie to tak fascynuje <grym> temat AI. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że im więcej będzie tych botów, tym chętniej ludzie będą chodzili do kawiarni. Myślę, że tak. Tak, mm, tak. Myślę, my, myślę, że tak. Myślę, że ludzie po prostu będą potrzebowali oddechu od tej pracy w wirtualnej rzeczywistości, z domu, w goglach, Apple'a czy jakiejś innej firmy, jakiekolwiek będą za rok czy za dwa lata popularne i że będą już po tych godzinach przesiedywania w ekranach, będą chcieli po prostu sobie usiąść w miłym miejscu, z fajnym oświetleniem, z roślinami najlepiej w środku, po, po prostu ekranów. porozmawiać i bez ekranu. No przyszłość jest nieznana, więc mogą wydarzyć się obydwa te scenariusze i to mogą się wydarzyć jednocześnie, bo hmm. też może też też konsumenty. tak może być, bo wiecie, to jest jakby ten ostatni bastion cyfryzacji, czyli cyfryzacja naszych zmysłów. Jeśli są już dzisiaj prowadzone prace nad odczuwaniem smaku w sposób cyfrowy, tak? Czyli tam w się sensie różne, no to, to jest trochę creepy, jak to wygląda, wiecie, jakieś nakładki na usta, na języki, które mają nam stymulować konkretne obszary języka i wywoływać ten efekt smaku, tak? W naszej głowie, poruszając konkretne jakby chemiczne też reakcje w naszym mózgu. Mózgu, no to, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że skoro prowadzone są na ten temat intensywne prace, no to to w rezultacie w którymś momencie zostanie wykorzystane. I teraz pytanie, w jaki sposób. A druga rzecz, no to jest też kwestia. Hmm, tak, takiego tematu może trudnego, ale to też jest jakaś przyszłość może rynku kawy, czyli kwestia yy, takiej może kultury dyskomfortu albo kultury braku zasobów. To znaczy, yy, są już takie pomysły tworzenia digitalowych yy, yy, jakby, yy, wersji smaku, tak? tego, który za chwilę zniknie, a zniknie hmm. dlatego, że z powodu utraty, wiecie, bioróżnorodności i z powodu kryzysu, Klimatycznego, niemożliwym będzie hodowanie pewnych gatunków, na przykład uprawianie pewnych gatunków kawy. I teraz, jakby katalog, który potem będzie w stanie odtworzyć ten smak i na przykład go, wiecie, albo z jednej strony w ogóle umiejscowić w w kontekście digitalowym, a z drugiej strony nie wiem, przygotować jakąś kapsułkę albo wodę o smaku truly. konkretnie tej kawy, tak? Syntetyzować. <g satellindiüberconomic> Syntetyzować. No to też jest jakaś przyszłość, która, ym, która wiecie, no może, może trochę brzmi teraz jak science fiction i dystopia, ale z drugiej strony, no prowadzone są też takie badania, które właśnie y, 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 mają zadbać o te gatunki, które niedługo po prostu znikną z powodów y, 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 klimatycznych. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl www.coffeespots.pl Świetnie, że to poruszyłeś, bo tematy zielone są bardzo ciekawe. Na pewno <grym> też w tym podcaście Alega powiedziała, żebym za dużo ich nie poruszał. <grym> ale, 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 ponieważ, ale ponieważ przecież można już wyhodować mięso komórkowe, teraz chyba już innej nazwy, już nie mięso. Mięso ale... laboratoryjne. Mhm. Tak, właśnie, ale to już Amerykanie pani mówią laboratoryjne, bo to się źle kojarzy, tylko jakieś jest inne określenie na to. To wydaje mi się, że ze smakami wyobrażam sobie, że podchodzisz do jakiejś wielkiej maszyny. Są takie chyba ekspresy, kosty na stacjach benzynowych i sobie wybierasz. No, mam ochotę tutaj na smak, żeby to była właśnie Etiopia, natura, da, da, da. I tutaj jakaś maszyna ci robi, wiesz, tak są sklepy z farbami, że tak. stoi wielka maszyna, ty mówisz panton czy tam inny próbnik kolorów ten, ten i ten, i tam są uu, coś tam nasika, nasika do tego wiadra, wymiesza i <laughs> mm -hmm. dostajesz ten kolor, który chcesz. Tak, tak. No to jest to taka też kwestia hiperpersonalizacji, mm -hmm. nie? w sensie takim, że jeśli uda się nam y, złapać, no zresztą to się robi też, no imitujemy różne smaki różnymi dodatkami y, syntetycznymi, więc, y, y, więc to jest ta kwestia no całkiem możliwego scenariusza. Więc jeśli pytasz o tą technologiczną stronę, no to tutaj naprawdę może się wiele, wiele jeszcze wydarzyć, ale ja będę cały czas nie wracać do tej relacji i do tej kultury jedzenia, kultury picia, Super. bo ona jest, myślę, teraz na topie. W sensie mhm. obserwując też to, co się dzieje w Europie, y, y, no to absolutnie. Y, ta kultura staje się pewnego rodzaju fenomenem, fenomenem tre trendującym. Dzisiaj y mówi się o tym, że food is the new luxury, tak? Czyli, że ten to jedzenie, kultura jedzenia jest nowym luksusem mm -hmm. i my się trochę snobujemy na jedzenie i już nie potrzebujemy mieć super garderoby i wiecie, jakiejś fajnej, fajnej rzeczy z branży mody, ale potrzebujemy pójść do nowej kawiarni albo do nowego pop-upu i spróbować, no bo to pokazuje, że jesteśmy tymi konsumentami w trendzie, tak? Więc to myślę... Okrutnie jest... prawdziwie to opisujesz. <laughs> <gry> Ale no, wydaje A mi tak się, jest. że Wy tego też dotykacie na co dzień. Tak, i, tak. I, Oczywiście. I że ci, um, i ci że, 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 że te osoby, które no właśnie ma, mają ochotę być. W modzie, tak? Mają ochotę, nie wiem, wiecie, są takimi trendsetterami trochę, mm -hmm. no to ja obserwuję ogromne zafiksowanie na rynku kawiarni i, 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 i rynku restauracji, tak? Że rzeczywiście to jest mamy teraz taki, jesteśmy w środku tego boomu i myślę, że on jeszcze będzie, będzie, będzie rósł, nie? Że, że jest też tak, że nawet no, ten koncept pop-upów, tak? W Polsce jeszcze bardzo mało eksploatowane, tak naprawdę. No w Krakowie, No Moniki, nie co? no, ale w Warszawie też. Ja co chwilę gdzieś trafiam tak? na jakiś pop-up. Tak, 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 tak. Z jest... Kraków to bardzo dużo tego. Może to, 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 o tym też nie możemy nie porozmawiać, jak, jak to z waszej perspektywy mhm. wygląda, no bo macie taki, wiecie, widzicie ten rynek też tak w Polsce w całej, ale ciekawe jest to, że miejsca kawiarnie stają się miejscami pop-upowymi, Czyli rzeczy, które do tej pory były skupione jednak na kulturze samej kawy. Nagle, nagle jestem, nie wiem, czy to poprawcie mnie, czy to funkcjonuje tak jak kiedyś wine pairing, tak? To teraz mamy dzisiaj coffee pairing i być może ta kawa, która idzie razem z, z jedzeniem konkretnie przygotowywanym do tej kawiarni w systemie pop-upowym. No, już nie wspomnę o konceptach, które pojawiają się na rynku polskim, czyli że kawiarnie mają na zapleczu gigantyczne kuchnie, które można wynająć i zrobić właśnie tam jakiegoś pop-upa, i to się samo. Jakby trochę narzuca, tak? że poszukujemy tego konceptu, że kawiarnia to już nie jest tylko sama kawa. Myślę, że w Polsce to kawiarnie bardzo rzadko są samą kawą, że jednak my, z naszych tych wrażeń podczas podróży wynika, że kawiarnie często się łączą właśnie z piekarniami, z jakimiś konceptami gastronomicznymi, cukierniami, że jednak sama kawa to, w, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach Polski to trochę za mało. Tak, no bo tutaj no, te trendy lokalne się, się nakładają, czyli to, że no, czym innym, innym kawa jest we Włoszech i kultura picia kawy. Dokładnie. Czy, 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 wiecie, czy w, w Hiszpanii, a czym innym jest no, właśnie w Polsce, nie? Gdzie to trochę też inaczej wygląda, ale myślę, że ta popapowość no, będzie też takim elementem wskazującym na coś jeszcze większego, co, co myślę, że też ma jakby taki aspekt przyszłościowy czyli, czyli kulturę doświadczenia, mhm, że my chcemy doświadczać. I to experience, experience, experience jeszcze lepiej immersive experience tak? jest takim tematem, który bardzo często się pojawia w wielu miejscach i w wielu branżach i to tak samo jest w branży, myślę, no w branży to tak może brzydko brzmi, no, ja ale na rynku, na rynku kawy, nie? Że my chcemy też mieć to doświadczenie, że no właśnie, w kontrze może do tej technologii chcemy przyjść, posmakować, pomacać, poczuć ten zapach, wiecie, jak, jak, nie wiem, przeczytać gazetę, yy, zjeść coś dobrego, a jeszcze jak do tego jest coś wyjątkowego i wiecie, kultura ulotności, Tak. Yy, Mamy, nie wiem, tego popapa, który jest mm -hmm. raz i mm -hmm. już więcej się nie wydarzy, mm -hmm. no to już w ogóle chcemy w tym totalnie uczestniczyć, tak? No bo nie chcemy, wiecie, to jest takie trochę doświadczenie FOMO. ekskluzywne. No FOMO z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie, no taka, takie doświadczenie ekskluzywności i ta ekskluzywność przez tą kulturę jedzenia y, teraz jest bardzo nośna. My się już przestaliśmy na takie ekskluzywne wyznaczniki, y, wiecie. W, y, w cudzysłowie, właśnie snobować, tak? czyli mhm. jakąś, nie obnosimy się już z markami, ale jesteśmy w stanie naprawdę dużo wydać też na właśnie taką kulturę jedzeniową. Nie są, wiecie, mi się podoba, jak rozkładasz to wszystko na czynniki pierwsze i tłumaczysz, coś <grym> z czego bierze. I jestem tym zafascynowany. Tak jeszcze dopowiadając do tego, jak to wygląda, że są te oczekiwania, że ciągle będzie nowe i że poszukujemy tych ty, ty, nowych miejsc, i rzeczywiście w Polsce to się dzieje. Też jak otwieraliśmy kawiarnię, też miałem taką myśl z tyłu głowa, to było 9 lat, Temu, czy tak, jak długo ta kawiarnia przetrwa, nie? jak długo będzie popularna, bo to była pierwsza fala wtedy, że ludzie zaczęli szukać nowych miejsc. I rzeczywiście każdego sezonu były opisywane nowe kawiarnie, do których warto iść, czy nowe miejsca, i to się działo co roku, ale jednak też istnieje takie pojęcie Evergreenów miejsc, które zawsze będą dobrze funkcjonowały, gdzieś tam zapisują się na tej mapie miasta. I to też, to też funkcjonuje równolegle, nie? że są takie miejsca, efemerydy, które powstają, znikają i tak. były popularne przez jeden sezon, bo serwowały coś wyjątkowego, tylko nikt tak naprawdę tego nie potrzebował, więc to po prostu się szybko skończyło, jak każdy kupił raz i stwierdził, okej, okay, fajnie, nie, nie dla mnie, dzięki. A potem są takie miejsca, które gdzieś się wpisują na, na, na stałe w tkankę miejską, ale bardziej ze sprawą tego, jacy goście tam przychodzą, w jakiej to jest lokalizacji, jaka społeczność się wokół tego buduje. Yy, I jak buduje. Się czuję w ogóle. też mhm. ja mam wrażenie, że to ma też coraz większe znaczenie i że kawiarnie są takie coraz bardziej przytulne, ale też no, coraz lepiej zaprojektowane i że to jest, że to jest trochę ważne. Ale... No to jest właśnie magia tych miejsc trzecich, których masz czuć się jak w domu, chociaż nie jesteś w domu, wiecie, które mają, które są multifunkcjonalne, bo to też jest kwestia tych właśnie miejsc trzecich, czyli zobaczcie, ile jest teraz konceptów, w których już nie tylko chodzi, abstrahując od tego, że same sklepy czy, czy commerce, czy retail wykorzystuje koncepcje, kawiarni, ale z drugiej kawiarnie wykorzystują też inne koncepty. Ile mamy mhm. teraz miejsc, w których możecie zobaczyć fajny album, w których kupicie sobie super ceramikę do kawy, obejrzycie wystawę. Obejrzycie wystawę, w którym, no właśnie są przecież miejsca, które organizują dyskusje. To, to, to jest też ta popapowość trochę, mhm. tak? W takim sensie może już nie skupiona na samym, na samym jedzeniu, czy samej kawie, ale też właśnie na tym, że tworzy się jakieś ulotne wydarzenie, coś, w czym można uczestniczyć. No i też po prostu to, to są miejsca, które są przyjemne, w nich się fajnie funkcjonuje, chociaż wiem, że dla właścicieli kawiarni to, że ktoś przychodzi ze swoim laptopem i zaczyna tam, wiecie, robić home, home <grym> właśnie kawiarnia Office, <grym> jest, jest trochę trudnym takim trendem do yes, dobrej, do, dobrego jakby zoptymalizowania, no ale też trzeba o tym pamiętać, że to się też dzieje, nie? że po prostu te miejsca są często traktowane jako miejsca na przykład do pracy, czyli ta multifunkcyjne. Funkcjonalność, no bardzo, bardzo wzrasta. I też to, co powiedziałaś Aga o tej, nie wiem, któryś z Was, o tej społeczności, mm -hmm. że to jest też, dlaczego niektóre miejsca, tak jak mówisz, no stają się po prostu, wzrastają w tą tkankę, no bo wokół nich się właśnie tworzy ta mikrospołeczność, a dzisiaj mikrospołeczności i funkcjonowanie nasze w różnych bańkach, bańkach w znaczeniu pozytywnym i negatywnym, bo to, to jest też kwestia tego, że my się łączymy w różne grupy właśnie takie społeczności, bo przez zainteresowanie na przykład, tak? Albo przy, poprzez, nie wiem, nasz szacunek do jakości, tak? Mm -hmm. I wokół jakiegoś tematu się organizujemy, no to, to przyszło do nas trochę z online'u, czyli że my po prostu szukamy tej takiej grupy i wiecie, i to media społecznościowe totalnie umożliwiły nawiązywanie takich relacji wokół jakichś tematów, wiecie, z kimś z drugiego końca świata, mm -hmm. tak? Y bo jak jesteś fanem jakiejś niszy, no to okazuje się, że no to jak jesteś tej niszy, no to okazuje się, że wśród swoich najbliższych ludzi, no to możesz nie mieć akurat też takiego samego fana, ale media i media społecznościowe umożliwiły nawiązanie tej relacji z, wiecie, z, z, tak. z kimś z tego drugiego końca świata. Ale kawiarnie też. No właśnie, no właśnie. kawiarnie są jakieś, nie? Tak. I jakby one skupiają jakiś konkretny, konkretny typ ludzi. One I to właśnie przyszło do nas online, są, tak? tak? Że właśnie my jakby wiemy, że to, to jest takie miejsce, to, to ma taki charakter, a to ma inny, tak? Już bardzo jest mało miejsc zobaczyć dla wszystkich. tak? ale W sensie jest... jakby takich Oczywiście są te takie mhm. duże może sieciówki, to są jakby takie, no bo one z założenia, albo takie miejsca, które są w przelotowych lokalizacjach, to był mhm. jakiś dworzec czy coś mhm. w tym stylu. Mhm. Ale jeśli spojrzymy sobie na taki rynek, wiecie, tak po prostu te, ten kawiarniany, no to one zawsze się czymś wyróżniają i zawsze skupiają konkretne, konkretne grono. Tak, właśnie to, w których czuję się tam dobrze, bo to jest moja społeczność. No, to chcemy, żeby ludzie, których spotykamy, byli podobni do nas, trochę jak oglądamy sobie telewizję, i chcemy, żeby, to było, żeby ona nie wiem, jakieś nasze opinie wygłaszała. Tak samo chcemy iść do, do kawiarni, w której ludzie się zgadzają z naszymi jakimiś wewnętrznymi um, potrzebami. No. Tak, to takie tożsamościowe podejście. A chciałem cię jeszcze zapytać, bo wspomniałeś, o mediach społecznościowych i te przykłady, które podałaś, uwielbiam. To są najfajniejsze przykłady a propos tego, dlaczego media społecznościowe są dobre, bo jest też mnóstwo powodów, dla których można powiedzieć, że media społecznościowe są złe, ale akurat to, że ktoś jest, żyje, jest częścią jakiejś mniejszości... Albo mam bardzo rzadkie zainteresowania. Tutaj media społecznościowe naprawdę pomagają, a zastanawiam się jeszcze, jak te media społecznościowe wpływają właśnie na to, jak powstają nowe kawiarnie. No bo, tak jak powiedziałeś, że szukamy cały czas tych nowych rzeczy, tych nowych wow tego sezonu, no to na pewno TikTok tylko to wzmaga, tak? No bo, o, oh, to jest ta kawiarnia, która serwuje tę czerwoną, czarną, zieloną, niebieską jakąkolwiek kawę i trzeba tam iść, tak? I te, te powstają różne trendy na TikToku, mówię bzdury, bo. Nie korzystam z TikToka aktywnie więc do tego, ale podejrzewam, że są tam takie właśnie znaczy podejrzewam, no wiem, że są tam takie rzeczy. I to jest jedna, jedna strona social mediów, że pozwalają coś wypromować. I to też się w sumie dzięki wiralom później staje też popularne w innych miejscach ale my na tym szlaku kawiarnianym odwiedziliśmy też kilka miejsc, których na przykład nie było w ogóle na mapa Google my się dopiero otworzyliśmy, to na tym nie zależy, lokalesi tu przychodzą, social media to na razie praktycznie jeszcze nie prowadzimy, mamy profil na Instagramie, jeszcze niczego nie wrzuciliśmy i wiesz, dla mnie oczywiście to balsam na serce, jak coś takiego widzę i myślę sobie, ale fajnie, że to młodsze pokolenie już potrafi się od tego odciąć i powiedzieć, nie dzięki, my sobie damy radę bez tego. Tak, w ogóle dlatego, że młodsze pokolenia często mają taką dosyć sporą refleksyjność wobec narzędzi społecznościowych, i, i, i wiedzą jakby z czym, to się, z czym to się je. Myślę, że są znacznie bardziej świadome niż wiecie, pokolenie tam 35+, czyli te digital natives, które, które urodziło się w erze jeszcze przed jakby taką cyfryzacją, a oni jakby dla nich to jest, no, oni są social natives, więc, więc mają świadomość tego, jak to, jak to funkcjonuje i jak to działa, więc często też, no w ogóle mamy taki też kontent, że te młode pokolenia się odcinają i poszukują właśnie tego doświadczenia w realu, tak? Stąd też, myślę, jest ta pochodna, o której mówisz, że jednak wraca bardzo mocno taki marketing szyptany, ale właśnie już nie online'owy. Zresztą, jeśli te kawiarnie coraz częściej powstają dzielnicowo, w miejscu, w którym do tej pory nikt nie chciał zainwestować, bo nie wiem, bo Polska w ogóle ma taką naturę, że centrum jest mm. zawsze najważniejsze i, i wiecie, a, a jakby okazuje się, że jednak ludzie w dzielnicy też chcą pójść do kawiarni i niekoniecznie robić Tą kawę u siebie w domu. I no, właśnie, jeśli to jakby zaczyna funkcjonować w, w takim modelu, że właśnie przyciągamy tą społeczność, znowu społeczność, ale społeczność lokalną, tym razem już skupioną wokół jakiegoś miejsca. No i to miejsce wkrótce staje się takim centralnym punktem, na przykład danej ulicy albo danej wiecie, dzielnicy. dzielnicy, i wtedy ta promocja, no wiesz, sama z siebie nie jest, nie jest potrzebna, tak? W, w, w takim sensie, że jakby ten lokal świadczy sam za siebie. Z drugiej strony, no, nie ma, w wątpliwości, że kultura mediów społecznościowych totalnie wpłynęła na rynek kawiarni i restauracji. Przecież cały boom Instagramowy, początki Instagrama, to jest robienie zdjęć jedzeniu i wrzucanie, i robienie zdjęć kawy i wrzucanie jakby takich foteczek. Teraz to jakby ucichło i właśnie jest bardziej w kontekście eventowym, doświadczeniem, tak, albo takiego, yy, albo takiego yy, no właśnie, jakiegoś konkretnego, właśnie doświadczenia, albo fenomenu, mm -hmm. tak? albo kulturalnego, czyli, nie wiem, robię relacje, bo właśnie idę na jakiś pop-up i wrzucam, yy, ale tak naprawdę to, to ta kawa, albo to jedzenie jest trochę w tle, bo tam jeszcze jakiś DJ gra bo coś tam, mm -hmm. więc, więc, wiecie, to jest jakby takie przeżycie bardziej, no ale myślę, że to miało ogromny wpływ też na, na sam przepływ klientów. Tak? Ale miało, bo zapytanie nas, ile kawiarni wygląda, jakby było wyjętych z Pinteresta sprzed pięciu lat. No właśnie, mnóstwo. no właśnie. No więc, jakby też macie tą, tą odpowiedź, że to był taki, taka rzecz grzejąca. Dzisiaj myślę, że bardziej zmierzamy w kierunku autentyczności, tak? W takim sensie, że jednak rzeczywiście. Są miejsca, i chyba nawet Aga z tobą o tym rozmawiałam, że są miejsca, które są zrobione jak z Instagrama, albo z Pinteresta, albo z TikToka, nie? Wszystko tam się zgadza, po prostu jakby przywiezione z Milano Design Week meble, wiecie, w, w, w jakby niby kawa speciality i jakby... Opustka. I, I siedzą pustkami, mm -hmm. nie? W sensie takim, mm -hmm. że jakby nie ma tego czegoś. Mm. I to coś, czego nie jesteśmy też w stanie też tutaj chyba wszyscy wezwójkę uchwycić do końca. Troszeczkę jesteśmy. Wydaje mi się, że jest to w dużym stopniu obecność właścicieli i jakby, albo nawet jeśli nie właścicieli, to jakiejś takiej osoby odpowiedzialnej, która jednak jest duszą tego miejsca. Mm. I moim zdaniem, jednak, miejsce bardzo łapie energię osoby zarządzającej. I jeśli widać, że ta osoba się tym zajmuje i jest tam, i, i rozmawia z pracownikami, z klientami, to po prostu czuje się to coś. I to jest ta autentyczność, mm -hmm. nie? że to jest zbudowane właśnie nie jako powielenie po prostu wiecie, y y y Instagramowego obrazka, tylko no właśnie ta, ta autentyczna i relacja, i to jedzenie, które jest autentyczne, i ludzie, którzy tam przychodzą. Więc jeśli mówisz o tej automatyzacji, no to ja cały czas gdzieś to mam w tle, że że, że że myślę, że w tej branży o wiele trudniej będzie z taką automatyzacją, która się w innych branżach mocno narzuca. Tu raczej właśnie te wszystkie rzeczy dookoła, o których mówiliśmy już, to, to, to jest rzecz, z którą pewnie będzie eksplorowana sama też być może sam element produkcji kawy, tak? no bo wiecie, produkcja też bardzo mocno jedzenia pod wpływem AI się zmieni, więc to, to na pewno, ale już ten docelowy moment, w którym siadam i zaczynam pić, tak? I, i, I jestem w jakimś otoczeniu, i, i, i wiecie, przed chwilą ktoś mi tę kawę zrobił, i leci fajna muzyka, i jeszcze mm, mogę porozmawiać, i, i przechodzi sąsiad z psem, i to się zatrzymuje, i wypija espresso, i idzie dalej. No to jest rzecz taka, której, której no, po prostu nie da się zautomatyzować, mm -hmm. tak? Przynajmniej mm -hmm. na taki moment, w którym my potrzebujemy tego. Mm -hmm. No bo też pewną, pewnie będą środowiska albo właśnie, albo jakieś osoby, albo jakieś społeczności, które przestaną potrzebować, tego typu relacji w swoim życiu. Czy to relacji z jedzeniem kawą, czy relacji po prostu międzyludzkich, tak? No, mhm. Są, wiecie, różne też scenariusze, w którym być może to, to nie będzie już nam potrzebne, albo zostanie zastąpione czymś innym. Myślę, że o jeszcze jednej rzeczy warto wspomnieć w kontekście tych kawiarni przyszłości, mianowicie, kto je będzie otwierał. Czyli to jest ta zmiana pokoleniowa. Ona jest ogromna i my to tak często widzimy podczas odwiedzania kawiarni, a odwiedziliśmy ich naprawdę sporo z Agą. Um, Aga też wie, jak ja lubię rozmawiać z właścicielami kawiarni i gdy oni zaczynają tam opowiadać o swojej filozofii prowadzenia miejsca i słyszę jakieś rzeczy, które tam już dzwoneczek w głowie i mówię, który jesteś rocznik? A on <laughs> mówi, dziesiąty. E, mówię. Hm wiedziałem. Okej, okay, okej. Okay. Słyszę co innego, mówię, my jesteśmy w podobnym wieku, co? On mówi, no tak, ty tak, jestem na no, 86, mówię, no, ja 85. Okej. Okay. Okay. Więc te miejsca się będą też tak niesamowicie zmieniały, dlatego, że będą je otwierać, a jednak otwieranie gastronomii to jest element szaleństwa w życiu. Myślę, że wiele ludzi się na tym sparzyło, a wielu tych, którzy nawet prowadzą swoje miejsca, czy to kawiarnie, czy już restauracje, to w ogóle wielkie wyzwanie. Wiedzą, że jest to niesamowicie niewdzięczna branża, gdzie musisz się znać na każdym w zasadzie obszarze prowadzenia firmy, tylko musisz jako właściwie robić to sam. Co jest swego rodzaju koszmarem i tylko się dokładają nowe rzeczy, czy to, nie wiem, obowiązki administracyjne, czy podatkowe, czy właśnie obsługa social mediów, ale do czego dążę, to to, że to młodsze pokolenie, z jednej strony jest dużo, wydaje mi się, bardziej wrażliwe na wiele rzeczy, że tak jak jeszcze w starszym pokoleniu, no ja nie wiem, jak ma wyglądać taka wiarnia, jakoś fajnie zatrudnię projektanta. Dzisiaj dużo młodszych osób już wie, już wie, jakie wnętrze im się podobają, mają na to swoje pomysły, wiedzą, jaka muzyka będzie tam leciała w środku, jakby mają te koncepcje już dużo bardziej przemyślane niż wcześniejsze pokolenia. Też w zasadzie to nie jest żaden zarzut do starszych pokoleń. No po prostu urodzili się w innych czasach, dużo mm. więcej podróżowali, byli zanurzeni od samego początku w internecie, mieli Netflixa, no wszystko już było zglobalizowane, był dostęp do wszystkiego, więc dlatego to było inne, ale też mają zupełnie inny mindset. Nie? Ale I jeżeli będzie kawiarni, tak. że musi się otwierać o 6 rano i Dokładnie, działać do 23, bo mm. wtedy przychodzi pierwszy klient, a wtedy ostatni, nie, ja chcę pracować 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Albo a po, 6, oni albo... nie są gotowi w ogóle na to poświęcenie na tą taką charówkę, no takie wiecie, włożę teraz wszystko w tą kawiarnię i to będzie takie y, wyjątkowe moje i tak dalej, bo, bo tyle w to włożę pracy. Teraz to nowe pokolenie jest bardziej na zasadzie, no właśnie, nie wiem, otworzę sobie na cztery godzinki, będę miał z tego przyjemność y, i podchodzą do tego zupełnie inaczej. No, to dodatkowo tutaj zmiany na rynku pracy związanych właśnie z samą generacją na przykład Z um, i jakby te, tego, że oni jakby no, też mają kompletnie inne podejście do, do tych tematów. A druga rzecz, której dotykacie, to myślę, że też to, że to, te młodsze pokolenia są pokoleniami, które nauczyły się funkcjonować ze storytellingiem i narracją, która była dosyć mocnym, no, mocną kwestią, jakby pojawiła się i okazało się, że produkt to nie jest tylko produkt, ale to jest też cała narracja i historia mhm. wokół tego produktu i opowieść. Więc oni są naturalnie urodzeni do opowiadania o różnych rzeczach, bo też do tego skłaniały media społecznościowe. Mhm. I, I są w stanie, wiecie, jakby wyczarować coś więcej, tak, niż i dlatego są tacy, że wiedzą, jaka muzyka, wiedzą, że na te elementy wokół tej narracji składają się też inne rzeczy, niż tylko sam samo miejsce, że to mamy kawę serwować, no bo de facto możemy to sprowadzić do automatu się z, mm. z kawą. Mm -hmm. I dwa, to jest kwestia po prostu tego, że to są pokolenia, które bardzo mocno bazują na tej autentyczności, i też na zrównoważonym życiu. Zrównoważonym w takim no, kontekście namawianej. Mm, aspektów, no bo z jednej strony ten wybuch zainteresowania kawą speciality, w, w, w którym jesteśmy, tak? Cały czas nadal, bo to też nie dotyka, wiecie, wszystkich konsumentów. My żyjemy w bajce i pijemy y, 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 zawsze dobrą kawę, ale trzeba mieć też na uwadze, że to, to jest jakby część tylko tak naprawdę osób, które z tych kawiarni korzystają, ale... Tak, i tu disclaimer, nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Tak. Zdajemy sobie sprawę, <laughs> no, jak, no, wygląda, jak, jak wygląda życie. Tak, i, ale, ale te młodsze pokolenia jakby są nastawione chociażby właśnie na tą jakość. Kość, tak? i na to, bo wiedzą, że mają trochę takie przemyślenia systemowe, Wie, wiecie, w takim kontekście, że oni no, wiedzą, że produkcja ma wpływ na środowisko albo chcą właśnie, nie wiem, fair trade i tak dalej, że to jest dla nich ważne z jednej, z jednej perspektywy, to jest to zrównoważenie, a z drugiej strony no, to zrównoważenie po prostu w takim aspekcie życiowym, tak, czyli właśnie no, wiecie, kultura well-beingu jest, no, jest ogromnym trendem i, i to dbanie o siebie Zresztą kawa też może być takim elementem dbania o siebie, ten rytuał, tak. Chociaż już tam pojawiają się na horyzoncie trendów herbaty mocno, tak. w sensie takim, że w kulturze właśnie takiego dbania o siebie ta kawa no jest takim elementem, który może zacząć być wypierany przez na przykład kawę albo napary różnego rodzaju, ziołowe, roślinne. Monika, um, najstarsi baliści pamiętają tę historię, że kolejną wielką rzeczą dla branży będzie herbata. To nie nadchodzi. Z okay. to, to jest taki trend, to jest taki trend, boomerang. Tak jak samo jak było z, z kulturą, z mobilu, Kultura mobile Cały czas miała kultura mobilna, Rok mobile'u mm -hmm. to tak było cały czas, w końcu jesteśmy w tej kulturze mobile. Nie? Prawda, w sensie jakby. Prawda. Więc no wiesz, zawsze ta eksploracja rynku będzie w kierunku nowych produktów. Mm -hmm, mm -hmm. Ja bym nie była taka pewna, tym bardziej, że y, tego, że to w końcu nie nadejdzie. Znaczy, nie, ja nie, myślę, że tak. nie będzie takich konceptów typu herbaciarnia. Mm -hmm. y, jakby, y, to jakby jest trochę takie, y, my, myślę, że tłumacz, y, ale na przykład myślę, że w dobrych kawiarniach dobra herbata i dobre napary to jest coś, co będzie funkcjonowało. A ja się uśmiecham. Ona to wie, tak. ona to czuje. Okay. Ja ona to, to czuję, to ale ja, ja to czuję, ja to piszę, ale też jakby teraz zawsze mi się łezka wokół jednak kręci i wchodzę do dobrej, yy, znaczy taka niemiła łezka, że, yy, że wchodzę do dobrej kawiarni i dostaję taką herbatę zrób to sam, czy że po prostu niech się poparzy. Tak. Łezka rozpaczy. Tak, łezka rozpaczy, albo tak. właśnie, że ta herbata wcale nie smakuje, tak jakbyśmy chcieli, żeby ona smakowała, tak. szczególnie, że tak, mamy, tak. wiecie, dużo kuchni azjatyckiej dzisiaj, tam mm -hmm. kultura herbaty też jest istotną tak, kwestią. Tak, tak. No więc no myślę, że. To się wiesz, to nie chodzi o takie y, też trendy, no bo też musimy odróżnić. Są też trendy, które są po prostu trendami konsumenckimi, które z nami zostają na dłużej lub krócej. Typu, nie wiem, Bubble Tea, wiecie, mm -hmm. jakieś eksperymenty, cudawianki. tak, I rzeczywiście no to przyciąga jakby na, na pewien moment. Niektóre tu produkty z nami zostają, tak, mm. na dłużej, no właśnie. <noise> Ale są też takie y, kwestie, które wynikają y, z, z większej zmiany, czyli zmiany oczekiwania albo zmiany stylu życia mhm. albo nowej odpowiedzi na oczekiwania albo potrzeby, które, które wiecie, które, które widzimy na horyzoncie, tak? Często potrzeby są po prostu stare, ale jakby cały ekosystem wokół tego jakby to, to, jest, to, jest, to jest trend, odpowiedź na, wiecie, to jest, to jest klaster jakby nowych oczekiwań wobec zmian, które nadchodzą, więc no, myślę, że to z, tą, z, z takim z, z pe, pewne przekierowania też na pewno na tym rynku nastąpią. Hmm. Takie myślę, że optymistycznym akcentem już bliżej, bliżej Końca, jest to, że tego speciality będzie raczej więcej, że obserwujemy teraz naprawdę ogromny boom. Co chwilę otwierają się nowe kawiarnie, wyjeżdżamy z jakiegoś miasta, już musimy do niego wracać i, i śmialiśmy śmieli, się z Krzyśkiem właśnie, że pewnie to jest ostatni przewodnik, w którym opisujemy wszystkie kawiarnie, bo jakby no ich po prostu będzie, będzie za dużo. Może kiedyś wszystkie kawiarnie będą speciality, w sensie to... A właśnie i wtedy, wtedy wchodzą zielone tematy i okaże się, że nie ma atletyka w speciality i tu się pojawia problem. I mm -hmm. tej, i tej, 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 tej ekskluzywności, i tego, że jednak to jest produkt, który Ale wiesz, nie w ogóle jest będzie problem z, za, z kawą. Ja tak? no to że, o że, mówimy, że, że, że będzie tu się znikała ta, mm -hmm. ta kawa, tak, 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 tak. I że te smaki niektóre będą znikały, i teraz pytanie, jak o nie zadbamy? No to mm -hmm. jakby jest taka kwestia, która by e, e, ta, ja się gdzieś na horyzoncie pojawia. Ale A chciałabym żeby na koniec było optymistycznie. Tak, to nie będzie specialty tylko to będzie po prostu kawa, o którą się dba. Tak, kawa, którą się hoduje z różną w sposób i o który wie się, skąd pochodzi to, i tak dalej. To, to jest ta jakość, robienie. no bo jak przejdziesz na drugą stronę, to już bardzo ciężko nie się wracasz. jest mm -hmm. to zrobić ten krok w tył, tak? Więc myślę, że im więcej też osób i miejsc będzie tą jakość, no wiecie, trzymała na, na takim, a nie innym poziomie, no to tym więcej będziemy mieć tych konsumentów, którzy będą coraz bardziej świadomi i no, zdecydują się na, na ten wybór, który no, im smakuje, tak? I jakby jeszcze dodatkowo jest na przykład w fajnym, w fajnym tym mindsetie, o którym opowiadaliście. Mhm. I po prostu przywiążą się do takiego miejsca w, 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 tym, w tym kontekście, tak? Wiecie, to też jest taka historia, że no, ja mam taką kawiarnię na swojej dzielnicy, która powstała w trakcie pandemii i ją przetrwała, mimo tego, że była nowym miejscem. Mhm. I, i to, to jest też takie miejsce, w którym, w którym na przykład ja kupuję kawę, tak? Już nie chodzę do sklepu, mm -hmm. tylko po prostu wiem, że oni mają to, co, to, co mnie zainteresuje i, i wiecie potem, i potem, jak robię to w domu i przychodzi ktoś do mnie, no to, no to, to jest taki znak jakości. No więc to myślę, że będzie też bardzo mocno się rozlewało też na, na takich użytkowników, którzy może już to trzy w jednym, od którego zaczęliśmy. Wiecie, nie, jakby a nadal myślę, że są ludzie, którzy po to sięgają, że jakby właśnie nagle powiedzą: Kurczę, to kawa jednak może smakować inaczej, nie, więc, więc myślę, że to jest też taki aspekt, który będziemy, z którym będziemy funkcjonować. I tu musimy postawić kropkę, chociaż tę rozmowę moglibyśmy ciągnąć, 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 bo no fascynujące te tematy. No, ja Wam dziękuję, też mogłabym jeszcze pewnie dużo mówić, ale dzięki za zaproszenie, bo to są takie tematy, no właśnie blisko człowieka, tak? Więc to też zawsze warto zastanowić się, jak te historie o przyszłości przekładają się potem na nasze codzienne życie i to, co robimy, wiecie, wstając rano z łóżka albo wychodząc na miasto z psem. Dziękujemy za dwie i zapraszamy na kawę do Warszawy częściej. <gry> no, jasne, na pewno będę wpadać. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.